Sobotnie i niedzielne uroczystości jeszcze nie zakończyły świętowania Dnia Niepodległości w naszym mieście. Z okazji tego narodowego święta w poniedziałek uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli przygotowali program słowno-muzyczny. Znalazły się w nim dwie scenki tematyczne związane z wczorajszą rocznicą i pieśni patriotyczne. Oczywiście, że walczyli. Organizowali wiele powstań.
m.in. listopadowe i największe powstanie narodowe styczniowe. Niestety, wszystkie zakończyły się klęską. Polacy byli prześladowani, język polski przestał być językiem urzędowym, a wielu patriotów zmuszonych było udać się na emigrację. To ja już nic nie rozumiem. Skoro każdy z powstań upadło, to jak udało nam się odzyskać wolność? W końcu zaborcy zaczęli kłócić się między sobą. W 1914 roku wystąpili przeciwko sobie w I wojnie światowej. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski. Na którym zdobył, co był twą stolicą lat stał, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny, nie wiodły za cię bój komety gminy, nie z Jakubowej stąpiły drabiny w pomoc anioły. Powstałaś przez siebie. Dziwny jest ten świat. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Napawa mnie to ogromną